Cześć, siemanko, witam was w drugim dzisiejszym odcinku, nagrywane z tego samego dnia. Dzisiaj się zajmiemy, moi drodzy, jeszcze częściową zbiórką tutaj tego siana. Tak jak ostatnio obiecałem na ostatnim live'ie. A, i tutaj sobie puścimy pracownika. Niech nam tam sieje pszenicę. Oczywiście tak, kupiliśmy sobie dwie przystawki do kukurydzy i do zbóż, do zboża, ale będziemy sobie tutaj, że tak powiem, będziemy sobie też działać pod kątem tego, że kupiliśmy też kurnik i kupiliśmy warzywniak jeden, znaczy to się nazywa szklarnia, o. I kupiliśmy też szklarnię. Właśnie zaraz sobie pojedziemy po beczkę, bo oczywiście mamy też beczkę, którą musimy odebrać. Bo czeka już na sklepie, ona czeka już dla nas. Która czeka już na sklepie na nas i musimy tą pierwszą szklarnię, że tak powiem, zacząć jakąś produkcję jej, bo w sumie ona nie wymaga dużo, bo tylko wymaga wody tak naprawdę, bo w poprzednim farmingu wymagała gnojówki, tu nie wymaga właśnie gnojówki, a daje też w miarę ok pomidory, sałatę i truskawki. Nie wiem, tam są trzy rodzaje tego, więc myślę, że może jakieś pomidory nam da, nie wiem, zobaczymy. I w dzisiejszym też odcinku zaczniemy orać. Tak, zaoramy te dwa pola, powiększymy je o te dwa przejazdy i boczniak, czyli dwa razy boczniak się będzie trzeba zrobić. A co do tego, to jeszcze będzie trzeba zrobić, moi drodzy, ale tak, kupić orkę jakąś, Pług trzeba będzie kupić i pojechać po niego oczywiście. Odczepmy sobie. Od razu sobie nie to. Tylko chciałem sprawdzić. Jakie my mamy tutaj pszenicy 30 ton, a słomy 125 i spada cena, także nie mamy sensu, nie ma co jechać, bo żeby to sprzedać, to się nam totalnie nie opłaca teraz. Dobra, jedziemy. Wiecie co, ja sobie jeszcze tylko z ustawienia zmienię tej kierownicy. Tak teraz się zastanawiam, gdzie to było. O, euro, a można? Nie można wypływać, szkoda. A nie chcę, może coś gra, albo i nie. Nie, w sumie nie. Tu jest. Prostowanie kierownicy. A, tu jest. Dobra, prostowanie musi być na 100, a tutaj damy na... Zmiana kierunku. Tak, to jest kierunek. Określa, czy zmiana kierunku ruchu pojazdu jest zmienna automatycznie, czy też ręcznie przycisnięcie przycisku. Zostawimy to tak, jak jest na razie. I sprawdźmy sobie, czy teraz nam to będzie działać. Tak jest. Działa.
Dobra, tu mamy, okej. O, to mi chodziło. Wyłączymy sobie kierunek. No i lecimy po beczkę najpierw. Myślę, że tak. Także mamy tutaj blisko w sumie sklep. To nie będzie to problemem. Lecimy sobie po beczkę. Później zastanawiam się, czy weźmiemy. Właśnie, czy zabierzemy te, trzeba będzie chyba kombajnem jednak przyjechać po nasze. No bo zobaczcie, to są ogromne rzeczy. Są mega ogromne. A i tu mamy do nawozu, okej. Tutaj coś pisze. Okej. Lecimy na Szczecin. Pędzimy i od razu sobie podlejemy do maksymalnej. I myślę, że czas można na 15 tutaj, właśnie na 30 nawet co możemy ustalić, to w sumie też, ale nie, no właśnie, nawet na 1 bym ustawił. O, 0,5 się da. Nie no, myślę, że na 1 to będzie wystarczająco dobrze. A to idziemy dalej w sumie. To jeszcze nie tu. To tu będziemy się skręcali. I od razu pod naszą leciółkę. I od razu napełniamy. Trochę pieniędzy nam zejdzie niestety. Ja już więcej kredytu nie mogę wziąć. I teraz w tym momencie jak się napełnia, to my tutaj sobie, jaka to będzie pogoda, 15-17 stopni, nie będzie źle. To my kupimy tutaj i kupmy puk. To jest co prawda mały puk, a my nie mamy nawet silniejszych tych rzeczy. A coś głębosze. O, może jakiś fajniejszy głębosz. 10,5. Co to za 10 tysięcy jest? 130, a ten potrzebuje 110, dobra. Mamy? Mamy, dobra. Podjedźmy sobie. I od razu też załadujemy. Do pełna. Szkoda, że tu wężem nie można tego tak przeciągnąć, żeby to cały czas, wiecie, automatycznie było, nie? Jestem ciekawy, jak tu zima w ogóle wygląda, bo tam w 19 wyglądało nawet, powiedziałbym, że no przykozacko, a tu ponoć miało, tutaj ponoć miała być ta zima jeszcze lepsza, nie? Więc zobaczymy. Jak to jest zatankowanie? Zatrzymaj napełnianie. Czekaj. Aha, dobra. Chciałem tylko zobaczyć, jak to się napełnia. Dzisiaj jest 23. Dzień przed Wigilią nagrywam. Myślę, że te dwa odcinki finałowe wejdą w Wigilię. Dzisiaj jeszcze się postaram jeden wrzucić na YouTube, ale nie z farminga, lecz z innej gierki. Jeśli zdułać się z moim kumplem z pracy, Marcinem, którego serdecznie pozdrawiamy. Ja pozdrawiam, no i
Jeśli Wam się spodobają te gry, ta gra z moim kolegą, to będę częściej nagrywał po prostu z nim, jeśli Wam się spodoba duet po prostu. Bo myślę, że no pomimo tego, że mnie ci słabo tam słychać, bo nie wymyśliłem, nie zobaczyłem później na nagraniu, że no jednak niestety, ale mnie tam troszeczkę ciszej słychać, bo też tego nie zwerbowałem, tylko nagrałem, bo widziałem, że się nagrywa, więc dźwięki wszystko. A dzisiaj w obróbce, no niestety, troszeczkę mnie tam ciszej to słychać. Podbiłem co prawda ten głos, ale jednak to nie jest to, tak jak powinno być, więc no wyślę, po prostu myślę, że go wstawię, taki jaki jest. Albo dzisiaj może nagramy znów odcinek. Tylko, że no tamten odcinek już troszeczkę był lepszy. Pierw taki, no wiecie, zapoznający się. No i tam się dużo działo, tam się naprawdę mega dużo działo. I nie wiem, czy też będzie się tutaj w tym odcinku kolejnym, jak będziemy nagrywać, czy się będzie tyle działo. Może być tak, że akurat dzisiaj będzie bez jakichś szalonych akcji. I może się okazać właśnie, że może być ten odcinek taki bardzo, żebym powiedział nawet, że żmudny, no nie? Ale myślę, że tutaj w tej nowej części farminga jesteśmy naprawdę. Dobra, ostatnią zalewam i sobie trzeba sprawdzić. Jest 18, dobra, i tu się już będzie samo robić. Okej, a my jedziemy po pług tak naprawdę. A, i trzeba jeszcze kury kupić. Bo to też, jak już farma, to już farma, nie? To już na takiej bogaczości, bym powiedział. W sumie nie wiem, czy ja kwasy wyłączyłem, czy nie. Ale co, tutaj coś jest nie tak, bo ja... Aha, dobra, bo ja zrobiłem oprysk. Zrobiłem oprysk, jak zasiałem. Po prostu. I wydeptałem ścieżki, w których no nie powinienem. Bo nie wyłączyłem niszczenia plonów, a podejrzewam, że niszczenia plonów nawet jak zasiejesz, to też niszczysz. No nic. Jedziemy po naszego głębosza. Musimy w ogóle tutaj też z tego sklepu pozabierać nasze rzeczy. Bo nie wiem, czy właśnie głębosz będzie mógł tworzyć pola. To jest ten problem. Zaraz zobaczymy. No chyba nie. Poczekajcie. Opuść kultywator. A właśnie nie wiadomo, czy on tu będzie mógł robić. A no właśnie. Właśnie tu tak jest do dupy. Dobra, moje narzędzia, gdzie one są? Posiadane przedmioty, głębosze, sprzedaj. Musimy szybko kupić coś, jakiś pół po prostu. 118, 160, no powinien dać radę. Jak nie jeden, to drugi. Ale ja bym jeszcze zrobił, wiecie co? Tylko nie wiem, gdzie to jest tam chyba. Najpierw to ja bym zrobił tak zwany chip tuning do tego, za to co mamy. No, halo.
Czemu ja nie mogę tutaj? A jest. Ustaw. Konsola. Aha, nic więcej. To masz 170 koni, co prawda. Szerokie opony, konsola ładowacza. Nie. A nic więcej nie można? No dobra. No ma 170 koni, co prawda. O. Więc w sumie, jakby nie patrzeć, on tu sobie powinien namiętko poradzić z nim. Nie powinno być z nim problemem. Dla niego to problemem. To nie wiem, jak on się zachowa. Poru. Bo wiecie, no. Za mną jedzie. A tak. Przede mną. Tak. Jeszcze on jedzie ze mną. Co za dziad. No nic, jedziemy. Także tak mi się wydaje, że tak to zrobiłem. Ja nie wyłączyłem funkcji tego, tej funkcji. I po prostu ona, że tak to powiem, właśnie nam się tutaj zrobiła. Może zaczniemy od... Wow! Wow, niechcący, przepraszam. Odtąd zaczniemy sobie najpierw od poszerzenia. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. I ja myślę, że można by było sobie tutaj śmiało, tak jak teraz jest. O, tą ścieżkę. No, tej ścieżki już nie. Dobra, Y, opuszczamy i jedziemy. No, czyżby miał problemy? Nie. No, dwa przejazdy, ale to jest tak naprawdę 8 metrów. To prawda, gdyby patrzeć na to. Opuścimy, żeby nam tutaj w miarę równo jechał ten ciągnik. Dwa przejazdy to jest i no zobaczcie, tak naprawdę jakby nie patrzeć, to my tutaj ładną część zabierzemy. Bo to będzie dużo większy kwadrat, no nie? I nie będzie tutaj wjazdu, tylko po prostu to będzie pole przerobione. I ja myślę, że to naprawdę będzie dobry pomysł. My jakąś tam margines zostawiamy. To się nazywa, Boże, proszę mi powiedzieć, jak tylko, no, miedza, o, jakąś tam, jakieś tam pół metra, metra, czy tam, no, powiedzmy, że to jest 4,5 metra, albo 4 metry miedzy, to my to zostawiamy, no i tu jest ta droga i teraz trzeba zrobić tak, żeby tutaj to ściąć, ten lekko łuk ścinać. O, delikatnie w ten sposób. Jechać, 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 jechać. I tu tak, tu tak. O, tu troszeczkę tak. Zobaczcie. W ten sposób nam się tutaj pięknie, zobaczcie, jak wykształtowało. I tak o to właśnie mi chodziło. Żeby tu do samego jak najbardziej drogi zrobić. W ten sposób przejmiemy mega duży teren. Duże, powiększymy przede wszystkim, nie mega duży teren przejmiemy, bo to jest nasz teren, tylko po prostu powiększymy te pola. Bo tak naprawdę praktycznie, że jakiś tam hektar, no nie? Teraz tak, tu dojedziemy sobie do końca ścieżki. Teraz tutaj sobie cofniemy. Podniesiemy sobie pług. Podnieś się. A nie, dobra, bo ja mam... Nie, to ja podnoszę. I teraz opuścimy. I jedziemy. Tutaj wzdłuż chodnika. Dlatego, że tam no jeszcze nie będziemy łączyć. Tamte trzy pola połączymy, ale dopiero po zbiorach. Tu na razie tylko powiększamy o tą ścieżkę, którą mamy
Część. Dawaj, 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 dawaj. Zobaczcie, ciężko ma. Widać. Dawaj. Ale tutaj czuć tą moc, Boże. Naprawdę czuć, że on nie idzie mu. Jak on się zmienia te biegi? Nie wiem właśnie. O, na jedynkę wróciłem. Dobra, jedynką pociągniemy. Kurde, co on ma tak ciężko? Dobra, jedynką będziemy ciągnąć, bo trudno. Aczkolwiek tu jeszcze bym mógł przejechać, jeden przejazd. No to da się to ten przejazd jeden zrobić. I w sumie tak można zrobić, jeden jeszcze takie 5 metrów przejechać na jedną grubość tego. I zostanie nam taki mały mijak, mała ta miedza i będzie dobrze. Na razie sobie zróbmy obrys tego, jak to wszystko ma tutaj wyglądać, żebyśmy byli w stanie tutaj, no tu orka będzie długa, bo z tego co widzicie, to będzie dojeżdżać aż tu, dotąd. To będzie aż to szło, bo tu podejrzewam, że będą stały, albo nie. Silosy. A jak nie silosy, to coś innego się tutaj stawi. Może jeszcze jeden kurnik. Zobaczymy, jak to wszystko nam tutaj, jak to czas pokaże, bo pieniążków jest coraz mniej. Jak widzicie, ubywa pracy coraz więcej, no bo to trzeba powiększyć, poszerzyć, zasiać. Co prawda mam pokupowane nasiona, więc o to się na razie nie martwię, że mi nie styknie nasion czy czegoś tam, bo powinno mi na wszystko wyjść, tak jak jest wyliczone, to jest. To jest tak wyliczone, że idealnie. Właśnie. Dlatego powinno nam tutaj na wszystko wystarczać właśnie i jestem ciekaw, czy to tak nam dokładnie właśnie wyjdzie. Liczę, że wyjdzie nam. No bo zobaczcie, tutaj jest niby około 10 metrów poszerzone, to z tego wyjdzie nam przykładowo tona, nie? Tona albo chociaż tam z pół tony, nie? Na samym mijaku. Zresztą jak będziemy mieli to ja pierwsze co to przejadę dookoła. Właśnie tu po tych zaoranych i zobaczymy, ile samo nam to dało. Zaoranie tych kilkuset metrów. Kilkudziesięciu, przepraszam. No ale myślę, że spokojnie, bo zobaczcie, teraz jak to się wszystko połączy, to będzie naprawdę mega jedno wielkie pole. I z tego pola myślę, że jeśli dobrze wszystko pójdzie, zadbamy, te kwasty, wszystko się przeora, bo to zaraz będziemy orali. Więc powinno pójść naprawdę dużo, dużo zbiora. Tak, 60 to liczę spokojnie, że powinniśmy zebrać z tego pola. Po połączeniu ich, po skultywowaniu, zadbaniu i wszystkim, tak? A idzie tam. Idzie mu ciężko, ale z górki ma lżej. Tak dobrze, bo powiększenie tego pola da nam. Jeszcze w sumie jeszcze tu mogę doorać to całe. I też będzie. Zobaczymy. Bo albo tu do tego pola dooram to,
Albo do tego, chociaż do tego nie bardzo, bardziej w tą stronę mi to pasuje, żeby zrobić, niż w tamtą. Także nagrywam odcinek po odcinku, póki mogę, jestem sam. No i mogę jeszcze sobie ponagrywać. Później to sobie na spokojnie święta, albo dzisiaj, jeszcze jak zdążę oczywiście, obrobię. Jeśli nie, jutro to wszystko poobrabiam i myślę, że odcinki o 15 i pierwszy. O 18, myślę, że 15 albo 17. Pierwszy o 13 zrobię. Pierwszy o 13. I kolejny zrobię o. Jak. I kolejny zrobię o. Czekajcie, bo już się podrobiłem w tym. O 15, nie, o 13.01 będzie premiera Farminga, a o 13, będzie pierwszy odcineczek, o 16 myślę będzie drugi, no i w tym czasie też będzie właśnie o 18 może, albo już po 18, czyli bliżej koło 20 wstawię odcinek kolejny. Czyli, albo zrobię inaczej, żeby to w pierwszy, w drugi, w trzeci dzień świąt też tak mogę zrobić, wstawiać odcinki. I to nie będzie w sumie głupi pomysł, no bo chociaż tej Farminga bym chciał wstawić dwa odcinki na święta. Ale w sumie można zrobić, żeby pierwszy był, no zobaczymy, no jeszcze nie wiem jak to tak wszystko wyjdzie, jak to się czasowo zbierze, jak to tutaj wyjdzie nam z komunikacją. Wiecie, bo też święta chcę spędzić, też nie będę siedział cały czas przy komputerze, ale chociaż ja uwielbiam pracować, no i to jest z jednej strony mój błąd. Dobra, myślę, że możemy się gdzieś tutaj przeciąć na spokojnie już, bo to i tak jest, zobaczcie, tu się możemy przeciąć. Przetniemy się na pół w tym czasie. Elegancko. Jestem ciekaw ile teraz za oranę hektarów. Tylko sobie zobaczę jaki mamy materiał. Już 30 minut. Ładnie. Półgodzinny filmik w sumie. Półgodzinny filmik. No i super. Półgodzinny filmik mamy, nieźle. Plus tego powiększenia pola. Myślę, że to wszystko pójdzie poza odcinkiem, bo to zobaczcie ile tutaj tego trzeba zrobić. I tutaj się zupełnie tak przeciąłem. Ale jeszcze to muszę przeorać, widzę. Czyli jeszcze i tak muszę ruszyć się. Ale ta gleba 3D jest troszeczkę, że ja bym to tak powiedział. Kurde, nie tak.
dobra, jakoś idzie. Oczywiście też zachęcam Was w nie w Sylwestra, a w moje urodziny, czyli 29 stycznia odbędzie się, nie wiem jeszcze jaki live, czy 12, czy 24-godzinny, czy całodniowy. Ale zachęcam Was też, żebyście wpadli, zostawili jakiegoś suba, bo będą fajne nagrody do wygrania. Będzie oczywiście picie, wiadomo jak to na live'ach urodzinowych. Będzie picie alkoholu. Będą różne gry, różne konkursy. Planuję też w mojej urodziny obdarzyć kogoś jakąś dużą sumą pieniędzy, czyli w sumie będziemy wchodzili na live'y, które będą na Facebooku i będziemy zadawać im pytania. Za każdą odpowiedź poprawną za każdą odpowiedź poprawną będzie od 50 od 30 do 100 zł. To będzie różna kwota, bo może być raz 50, raz może być 100, a nawet 200. A jeśli odpowiedzieć na wszystkie pytania plus na jedno specjalne, to może wygrać 200 zł. Czyli łączna pula jest do wygrania 500 zł. Taką pulę przeznaczam. I zobaczymy, kto będzie tym, jak to się mówi, szczęśliwcem. Bo to zaszczyt obdarzy taką sumą pieniędzy. Mam nadzieję, że ktoś będzie bardzo ucieszony, bo to w sumie Sylwester, potem zaraz będą święta kolejne, bo to Wielkanoc. Może nie będą prezenty, ale zawsze 5 stówek mieć, a nie mieć, chociaż nawet 2, to jest zatankowanie samochodu prawie. Za 2 stówy to jest prawie pełny bak. Zależy jaka też ilość, bo jak ma ktoś 45 litrów, też on zostanie. Na jakieś 5-6 zostanie. Chociaż przy obecnych cenach paliwa, to nie wiem, czy mu cokolwiek by zostało. No ale... taka to jest polityka nasza, państwa. A my jak te czarne matoły. Idziemy. Idziemy za naszym rządem, bo przecież nasz rząd jest najlepszy. Ale to już wiecie. Każdy zna swoją historię, swoje uczynki. Wie kto na kogo głosował. Ja nie głosowałem na nikogo, więc mam prawo się wypowiedzieć. Bo wiem, że... Zwróć mu jedynkę. Nie przerzucaj tylko. Prawo. On nieraz przerzuca, no wejdzicie właśnie. On sobie przerzuci, bo mówi za ciężko. A, no i też będzie do wygrania, ale to myślę na Wielkanoc. Na Wielkanoc będzie do wygrania właśnie kierownica Logitecha z shifterem. Także też będzie mega fajnie. Mega prezenty będą duże. Także warto obserwować mnie na Facebooku, obserwować na mój kanał na YouTubie, zostawić subskrypcję, łapkę, dzwoneczka, bo no dużo się będzie działo. Nowy rok myślę, że mi przyniesie naprawdę jakieś fajne przychody, przyrosty w sensie widzów i subskrybentów. Na to liczę. Tego sobie życzę w święta, takiego całorocznego prezentu tak naprawdę, no bo chciałbym, żeby przez cały rok rosł mi ten kanał. Siedzę już od 16 roku, czyli 5 lat, siedzę na tym YouTubie i nie poddaję się. I myślę, że kiedyś to przyniesie owocny owoc. A póki co, tym pięknym akcentem nad balonem lecącym nasz Masej, dobrze mówię? Masej, tak. Się i ja się z Wami rozstaję. Dziękuję ślicznie, że byliście. Zostawcie subskrypcję, łapkę, jakiś komentarz. I do zobaczenia. Nowa.